Dzień dobry. Słowo Boże na dzisiaj mamy zapisane w Księdze proroka Michała w 7 rozdziale, 7 wierszu oraz w liście Pawła do Kolosan w 3 rozdziale, 2 wierszu. Będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, Bóg mnie wysłucha. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I myśl Alberta Wielkiego. Kto zbliża się do Boga przez modlitwę, zobaczy, że Bóg przybliży się do niego, aby go wysłuchać. Moi drodzy, to słowo, które na dzisiaj jest przeznaczone, traktuje o bliskości Bożej i o wyczekiwaniu Pana Boga. No i my czasami mamy takie wrażenie, szczególnie kiedy doświadczamy jakiegoś niedostatku, jakiejś niedoli, że ten Pan Bóg jest tak daleko, że nas opuścił, że nam nie towarzyszy. No to jest błędne wrażenie, ponieważ jeśli ktoś Panu Bogu ufa, no to wie, że mimo różnych przeciwieństw losu, ten Bóg zawsze jest z nim, zawsze w Duchu Świętym towarzyszy, zawsze jest obecny i przychodzi. Tutaj u Michała mamy o tym wyczekiwaniu. Będę wyczekiwał mojego Boga, mojego zbawienia, będę wypatrywał Pana. Odnośnie tych słów przychodzi mi na myśl takie zdanie czy twierdzenie pochodzące od żydowskiego uczonego, rabina, filozofa Maimonidesa, który żył w średniowieczu. I on odniósł się do kwestii mesjanizmu, ponieważ także wtedy oczekiwanie Żydów na Mesjasza w średniowieczu też przeżywało swój renesans. Była taka fala entuzjazmu i entuzjastycznego oczekiwania i Maimonides z tym tematem rozprawił się następująco, stwierdzając, że właściwie Mesjasz przychodzi każdego dnia, że każdego dnia Pan Bóg jest obecny razem z nami, że każdego dnia nam towarzyszy. W związku z tym to przyjście Boże na świat ma miejsce każdego dnia. I tą myślą się posiłkując, także możemy zrozumieć te dwa dzisiejsze teksty. Pan Bóg jest z nami każdego dnia. Pan Bóg każdego dnia nam towarzyszy. Jezus umarł za nasze grzechy, wstąpił do nieba, jest już w Bożym Królestwie. My na to ponowne przyjście Jego czekamy i mamy myśleć o tym, co boskie, a nie o tym, co ludzkie. Do Boga się mamy zbliżać. I myślę sobie tak, niezależnie od tego, co ten dzisiejszy dzień nam przyniesie, co będzie także jutro, pojutrze, w ogóle w przyszłości, to przecież Jezus Chrystus do nas przychodzi. On też powiedział, że byłem w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie, byłem głodny, a mnie nie nakarmiliście, byłem chory, a mnie nie odwiedzaliście, albo wręcz przeciwnie, byłem chory i przyszliście do mnie, byłem w więzieniu i także mnie odwiedziliście, byłem głodny i mnie nakarmiliście. To taka przypowieść, można powiedzieć, z Ewangelii, taka wypowiedź Pana Jezusa. Jezus przychodzi do nas każdego dnia. Przychodzi do nas każdego dnia w swoim Słowie. Przychodzi do nas każdego dnia w błogosławieństwie. Oczywiście czekamy na to ponowne Jego przyjście, takie globalne, związane z końcem świata i z sądem ostatecznym. Natomiast każdego dnia przychodzi, każdego dnia jest obecny, tylko my musimy wyczulić nasze zmysły, nastawić uszu, spojrzeć głębiej, może właśnie sięgnąć po tekst biblijny, może tym się wzmocnić i z radością oczekiwać na to przyjście Pana, który przychodzi każdego dnia i który chce być blisko nas. Obyśmy i my chcieli też być w taki sposób w lekturze Bożego Słowa, w modlitwie, w tym wyczekiwaniu, w tym myśleniu o tym, co boskie, a nie o tym, co ludzkie, także każdego dnia. I tego na ten dzień serdecznie i gorąco Wam życzę. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.